Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulator American Trash Simulator. Dzisiaj kontynuujemy wystawy naszego ciągnika gąsienicowego. I ruszamy w dalszą drogę. Oczekujcie, bo zaczynam zjeżdżać, trzeba to umiejętnie zrobić. I ruszyć. Zostawiamy sobie ten pomacik i lecimy. Zaraz to sobie zobaczymy. Gdzie mam myszkę? Tu. Tu mamy cel, więc na przykład tu bym chciał sobie nie to 3 godziny, to nie to za mało. A na przykład tutaj 6 godzin, to za dużo. 5,27 to też za dużo. Gdzie tu wytrzymał? 4 godziny. W drogę. Dobra. Czy już wszystko wiadomo? Tu ja cię dość pociągnę na drogę. Ledwo mamy dużymi firmami. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. I po hamulce. Skręć w lewo. I w lewo. Akurat zielone. Nie można tak po hamulce wszedł. Trzeba było trochę później zahamować. Ostry zakręt. Cóż, trzeba sobie jakoś radzić, nie? Odkryto punkt widokowy. Ciekawe. Bardzo. Widzę pole. Jedź prosto. To już stąd tu mam lepsze widoki. Niż stamtąd, ale dobra. Lub ten jak uważa ten. Znowu szło ostry nagręt. I chłop ciężarówka. To cały czas by była ciągła tu. W tym stanie nigdy nie ma linii przerywanych. Niestety trzeba tu wyprzedzać na ciągłość.
Wyznaczyliśmy sobie te pomocnika manewrowego. Szerzej, ostrzej, zakręta, że nic na przykładzie. Nie ma przekroczenia prędkości. Nie wiem. No to był ostrzej zakręt. Widać jakieś dziwne przecinki występują. Jakby nie wiem, jakby mnie cofało coś albo zatrzymywało. I tempomacik nie leci. No nie to ci tempomacik, bo to jest nowy szostry. Nakręt. Gdzie jest płuczka? Gdzie? Nie. Nic się nie uszkodziło, więc nie ma żadnej sztuczki. Stłuczki. Stłuczki, nie sztuczki. Daj się na rozmiar, żeby te racha mawiać co. Hotel Hammer. Trzymaj się prawej strony. Cóż, no już jedziemy do jakimś autobusem. Chociaż i tak dobrze, że to nie jest ciężarówka, bo autobusem to jeszcze bym wyjechał. Nie udało się. Niestety z tym ładunkiem, jak nie on przyspiesza i ja zacznę przyspieszać. Teoria cię wyprzedza, to ten nie powinien przyspieszać, co jedzie obok mnie. No jak widać, różnie z tym bywa, nie? Jeszcze pod górę silnik się na kocie, ale go wyprzedzimy.
znalazłeś ograniczenia prędkości. No i pięknie. I czerwone światełko mamy, oczywiście. Jedź prosto. Mogło być inaczej. Ja to nie lubię jeździć po tych nieautostradowych drogach. Bo to nigdzie nie można wyprzedzać. Pasy do wyprzedzenia, więc chyba wjeżdżamy do jakiegoś 8 stanu pomału. Nie będzie można wyprzedzać, chociaż one przez chwilę były, nie? A tu prosty odcinek już nie był. Ciekawe jest to zrobione, bo to jako w symulatorze jest to tylko dość zrobione, bo w realu też tak jest, mówienie o porównaniu. No w realu tak nie ma, no. Jak mi się wydaje. Tego co oglądałem odcinki Tigera, bo nie ma tak. No i wjeżdżamy na dwupasmowo. Holland Rock. Godzinę czasu pracy nam zostały, zdążymy dojechać na parking. Albo to już nocka idzie, albo deszcz będzie padał. Miasta, gdzie już wjechaliśmy. No jeszcze większe będzie i tak czerwone światło. Zamiast jechać, to ja nie wiem. Że teraz się trochę ruszę. Nie dużo mi to dało, a pan co robi? Ciekawy chłop. Miał zajechał chłopu z ciężarówki drogę. No super. Thank you.
Jedź prosto. Dobra, zwiększenia, ograniczenia, ale za to ostrzeganie. Jakieś przecinki były też w komplecie. Na tego właśnie to pogoda teraz zmieniła i znacznie więcej procesora, co że ta grafika to tutaj wykorzystywana w 50%. Najgorzej jest procesorem u mnie. Trzymaj się prawej strony. Nie wiem, przedanie na trzeciego musiało być zaliczone oczywiście, ale tylko w symulatorze pamiętać. Rado nie można robić takich rzeczy. Trzeba odliczenie nowej trasy. Od realiów, pamiętajcie. Zawróć, jeśli to możliwe. Tak można, nie? Rado. Zawrócić nie jest to możliwe, no zawróciłem. Trzeba się zatankować. Idź przespać. Zatrzymajmy się. Skręć w lewo. Koło tej dwóch. Szukanie nowej trasy. No to już mnie złapie. No, zawróć, kiedy będzie to możliwe. Sobie stanął. Nie muszę się wycofać. Skręć w prawo. Tylko mogę się zatrzymać. Nie powinno dać być moim zdaniem. Niskie ciśnienia w przewodzie, ale zaraz się napełni. No bo nie potrzebują hamować. Dobrze. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. I że jesteśmy w Nevadzie, z tego co mi się wydaje, to jest 80. Więc nie idzie, więc my wyjeżdżamy. Od razu mnie wyprzedamy. Chodźcie tu się. Tłoczony, nie wiadomo co. Czyli to sobie można spokojnie 140 na godzinę jechać. Widzicie, 140. Na spokojnie. O, właśnie, jeszcze, bo już chciałem hamować. Jakieś dziwne cyrki. Czyli nie robi ciąg do 75, więc odpuścimy gaz. On sam dohamuje, nie trzeba mu pomagać w żaden sposób.
policję prawą stroną wyprzedza. Ale to jest jedzie niedzielny kierowca, podejmuje się przez cały czas. Znaczy bym pan dostał za to, żeby powiedzieć, że są niedzielnymi kierowcami, naprawdę stawieni. No dziękuję bardzo, znowu Szyryk napisze. Jak to jest? Zdarza się czasami. Napisze pomylić. Bardzo to za dziwne przecinki były. Ciekawe. Jeszcze ograniczenia, super. Jedzie, jedzie, jedzie. I wyścigi dwóch ciężarówek. Jeszcze lepsze cyrki się to dzieją. Super. Teraz, która będzie szybsza? No po prawej czy to po lewej? Chyba to po prawej będzie. Naciśniemy, ciśniemy. A ten też niedzielny kierowca sobie po lewej stronie jedzie. Ten. To jest zmniejszenie ograniczenia do 65. Minął około 105 tak na godzinę. Tutaj też musiał na lewy pas oczywiście zjechać. Nacisnął już kolizji. Ja tam widziałem żadnej kolizji. Chyba, że wy widzieliście. Nie, ja nie widziałem. Symulator sobie coś wymyśla. Co zwiększyli ograniczenia do tronu zmniejszają. Śmieszne już. Naprawdę. Ale ścinka była. Taka soczysta.
Dobra, wyprzedzamy. Dam ci znowu ścieleniu. Jakie ładne widoki. Górski, nie? Mogę właśnie jechać zewnętrznie kamery, bo już tamtemu drogę dojechałem. Teraz pojechałem po ścianie. Chciałem tylko ciężarówkę pogadać z widoka. No cóż. Widoki zacne. Będzie wysokie te góry. Też wiadomo, co się tak długo wczytywa, że ścinka. Gracji też takie są tunele. A jedna górą brokadowym idzie wrok. Fajne. Podoba mi się taki przejazd. Jednak w reale na pewno lepiej wygląda. Nie zmienia to fakt, że mi się podoba. Pod górkę i trzeba zredukować. Jeszcze będzie zredukować, bo trzeba przyspieszyć. Wszyscy przyspieszyli. Na automacie to im lepiej idzie pewnie niż na manualu, nie? Szybciej na pewno biegi zmienia. Znowu trzeba zwalniać, super. Jedyne co mi się nie podoba na tej trasie, to to, że za chwilę trzeba zwalniać.
wrażenie, że ja sobie nie daję rady tą ciężarówką. Mając 1000 koni i postawił góry, 25 ton wciągnąć. Ten tym samochodem też sobie nie daje rady. Nasze ograniczenia wprowadzili do 50 za kurę. Dobra, jest zielone, można jechać. Johnson Tunnel 1979 rocznik. Trzymaj się prawej strony. Wolne, wolne. Leć. Prawej strony i leć. Ograniczenie do 55 już, tak. Trzy pasy zajęte przez ciężarówki. W teoriach już są trzy pasy. Trzymaj się lewej strony. Ciężarówki, nie? No dobrze, niech już nie tam będzie. Trzeba trochę zwolnić. No, przekroczyliśmy do zadanego poziomu, chyba się. Dobra. Nie jest ok. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No i dojedziemy na miejsce docelowego. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No i w prawo. Idziemy tu, a wprost, nie w lewo. Terminal. I stopik. Dobrze, to stopik.
O, jak miło, dziękuję. Po kolejny stop też dziękuję. Coś ja ci dalej. Co, tutaj też stop? To stop. Lecimy w prawo tu. Trochę naddać się trzeba, bo się nie wyrobili. Poprzednio. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. W białym elemencie. Okej. Okay. I nadajemy się i w tą stronę. I teraz do przywagoniku. Pięknie, ładnie. Się zatrzymujemy. No dobrze, takim sposobem dojechaliśmy do końca naszej trasy. Więc ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia, na razie, cześć. Tata.